Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok. Piotr Skarga. Żywot świętego Edwarda, króla angielskiego, pisany przez Alreda Opata Cystercjańskiego. Żył około roku pańskiego 1020. Acz w każdym stanie cny chrześcijański i doskonały żywot, jako ma wiele potu i pracy, tak ma słuszną sławę od Boga i od ludzi. Wszakże na wielkich pańskich i królewskich stanach osobliwe ma podziwienie i większe ludu Bożego zbudowanie. Bo trudniejsza im droga, gdy dostatek, rozkosze pieniędzy i inne lepy do złego i sieci do grzechu w ręku mają i użyć ich, skoro zechcą, mogą. Przeto jako rzeczy rzadkiej i wielkiej Pismo się święte dziwuje, błogosławiony, powiada, bogaty, nie lada który, ale ten, który się bez zmazy nalazł, a za złotem się nie puścił, ani nadzieje w pieniądzach i kochania swego w skarbach nie położył. A który się takim najdzie, a chwalić go będziem? Bo czynił dziwy w żywocie swym. Mógł przestąpić, a nie przestąpił. Mógł złe czynić, a nie czynił. Przetoż ustalone jest dobro jego w Panie, a jałmużny jego sławić wszytek Kościół Świętych będzie. Sławi wszytek Kościół i buduje się więcej z wielkich stanów, bo są jaśniejsze postępki ich, a nic tajemnego być nie może, co się w wielkich stanach dzieje. Sławmy i my wielkiej świętości króla Edwarda, a od poczęcia i od młodości jego poczniemy. Bo jako święty Ambroży mówi, Pan Bóg święte swoje i rodzenie sławi i ludziom je ku podziwieniu podaje. Jeszcze się był nie urodził król Edwardus, syn Ethelreda, króla angielskiego, a już w żywocie matki swej, mimo inne dwa braty podrosłe, za króla po ojcu swym obrany był. Jeszcze na ziemię nie wyszedł, a już ziemskim panem został. Już mu panowie przysięgają, a jeszcze jeśli się narodzi, nie wiedzą. Wychowanie miał w świętej wierze katolickiej, a naprzód się w nim chuć ku Panu Bogu w wielkim jego młodych leciech nabożeństwie, jako fundament cnót innych pokazała. Bo żaden cnót świętych mieć nie może, który dawcy cnót wszystkich nie służy. W kościele rad wytrwał i długo w modlitwie gęstej kochanie miał. Mszej zawsze słuchał, klasztory nawiedzał, nabożniejsze zakonniki w towarzystwo z młodu brał. Dziecinnym igrzyskom nie przywykał i od tych, które się pospolicie w dziejach znajdują przygan, próżen był. Na ciele czysty, w mowie skąpy, w uprzejmości i prostocie serca chwalebnym się stawił. Za jego młodzieństwa miecz duńskich panów okrutnie Anglią wojował i burzył. Kościoły rozsypował, klasztory niszczył, domy i majątności ludzkie wydzierał i wielką, a nieznośną srogość pokazował. Niezgoda Anglików więcej złego przyczyniła, bo niektórzy z Duńczyki się bracili i niewiernemi ojczyźnie i swej krwi zdrajcy zostawali. Na koniec zdradziwszy i wybiwszy pany swoje, króle własne i potomstwo ich wykorzeniwszy i braciom tego Edwarda, Edmunda i Alfreda potraciwszy, Kanuta Duńskiego za króla sobie wzięli, dawszy mu za żonę matkę tego świętego Edwarda, do którego inni wszyscy przystali. Edwardus sam z domu i krwie starych przyrodzonych królów angielskich został, który uchodząc z gardłem, na wygnaniu daleko od swej ojczyzny mieszkał. I widząc swoje i ojczyzny swej srogie osierocenie, w ludzkiej pomocy zwątpiwszy, bojąc się też, aby samego swoisz nie zradzili, aby go nieprzyjaciołom domu jego nie przedali, do Pana Boga się uciekł i uczynił taki ślub na pokornej modlitwie swojej. Oto, miły Panie, pomocy nie mam. W sieroctwie moim powinni moi odstąpili mnie. Ojciec umarł, bracia od zdradziec poginęli,
ich potomstwo pobite, matka nieprzyjacielowi domu naszego za żonę dana jest. Na kogóż innego opieka mojego sieroctwa przyszła, okrom ciebie. Tobie został ubogi, a sierocie ty pomocnikiem staniesz się. Jeśli ze mną będziesz i przywrócisz mi królestwo ojca mego, służyć tobie w czystości będę, a Piotra Świętego za patrona mego wezmę, którego przenajświętsze kości i grób w Rzymie nawiedzić, za twoją pomocą obiecuję. Po takim ślubie stał się ochotniejszy w nadziei ku Panu Bogu i czekając czekał pomocy świętej jego. Aż rychło on Canutus i swym potomstwem umarł, a Anglikowie duńskiego niewolstwa zbywszy, Edwarda z wielką czcią na królestwo pomazali. Z nim wszystko się dobrze Anglii wróciło. Nabożeństwo i wiara świętych w kapłaniech i w ludu kwitnęła, a zakonnicy się w służbie Bożej pomnażali. Ziemia lepiej rodziła, powietrze zdrowsze i morze spokojniejsze było. Królowie wszyscy pokój z nim uczynili. Tylo Duńczykowie jeszcze się na Anglią przegrażali. Król święty za takim szczęściem w pychę się żadną nie podniósł, ale raczej domownikom swym, prawie równym, kapłanom pokornym, ludziom wdzięcznym, strapionym a ubogim hojnym się stawił. Bez brakowania osób, ubogich broniąc, sprawiedliwie sądził, tak iż ojcem sierotom, a obrońcom wdową był nazwan. Kto o co słusznie prosił, dał, kto mu co brał, milczał. A nade wszystko pieniądzmi gardził. Gdy ginęły, nie smucił się, gdy ich przybywało, nie weselił się. Jednego czasu, gdy na łóżku swym leżał, komornik jeden skrzynki, gdzie były pieniądze, zamknąć zapomniał. To gdy jeden towarzysz jego obaczył, nabrał niemało worków i poszedł. A mniemając, iż król śpi, wrócił się drugi raz i brać, albo raczej kraść, począł drugi raz one pieniądze. Milczał król, aż gdy trzeci raz przyszedł, zawołał nań i rzekł. Nie trafiłeś na czas. Radzę z tym, coś wziął, uciekaj, bo już ugolin nadchodzi. Tak tego podskarbiego zwano. Musisz mu wszystko wrócić. I uciekł. A podskarbi wnetrze przyszedłszy i kradzież obaczywszy, narzekać pocznie. Król spyta, o co się frasujesz. Gdy rzekł, iż pieniądze pokradzione są, powiedział król, milcz, podobno ich temu więcej było potrzeba, aniżeli nam. Daj mu pokój. Przestaniem na tym, co nam zostawił. Rada i panowie jego, na potomka się oglądając i radząc mu, aby się ożenił, trudność wielką i trwogę mu zadali. Bo mając ślub czystości, złamać go żadną miarą nie mógł, a powiedzieć o nim nikomu nie chciał, ani tego objawiać. Bez czego być nie mogło, jeśli by się był z małżeństwa wymawiał, pojąwszy też żonę, w pokusy i w niebezpieczeństwo czystości swojej wdać by się był musiał. O tym troskliwie myśląc, na koniec, w nadzieję boskiej pomocy, której dufał, iż go i w małżeństwie czystym zachować mogła, na małżeństwo przyzwoliwszy, taką się modlitwą Panu Bogu poruczył. Dobry Jezu, Tyś troje dziatek w ogniu bez upalenia zachował. Zachowaj mnie niepokalanego w tym ogniu małżeńskim i chuci cielesnej. Przymuszony w takie się niebezpieczeństwo wdawam. Tyś Józefa w ręku nierządnicę czystego zachował. Z twoją obroną Zuzanna stateczna starce niepowściągliwe pokonała. Proszę, obroń mnie, sługi twego, abych sakrament małżeński przyjął, a czystości w nim obiecanej nie stracił. Wysłuchał Pan Bóg modlitwy jego. Wziął za małżonkę córkę Godwina, chytrego i podejrzanego, a burzliwego człowieka, który prawie na on czas wszystkim władnął, wiele królestwu szkodził i bracia królewscy za jego przyczyną potraceni byli. Z tego tak złego ojca Pan Bóg jemu świętą małżonkę naznaczył. Wyszła róża z ciernia, z złego ojca wielka czystość i cnót innych miłośnica,
która bardzo rada w ten ślub i węzeł czystości świętej w tajemnym postanowieniu wstąpiła. I oboje sobie przed samym Bogiem przyrzekli małżonkami sobie być, sercem i wiarą, nie ciałem. I była wielka między nimi bez skazy cielesnej miłość, bez stradania dziewictwa małżeństwo. Król żonę miłował, ale się jej nie dotykał. Miłowała ona męża, ale jako abisak nowa zagrzewała króla cnót wdzięcznością, a nie cielesną pożądliwością. Czasu jednego, klęcząc nabożnie przy mszej, w godzinę podniesienia ciała Bożego, król się wesoło uśmiechnął, powagę jednak królewską zachowując. Po mszy spytali go, czemu się nadzwyczaj śmiał, gdyż innych czasów raczej płakać zwykł przy tak straszliwych tajemnicach. Rzekł prosto. Król się duński z wielką mocą wyprawił wojować nas i królestwo nasze, mniemając, aby tego szczęścia miał użyć, którego używał, gdy Pan Bóg za grzechy nasze nas karał. Już na tę wojnę wsiadając, a przestępując w jeden okręt z drugiego, wpadł w morze i utonął. To mi Pan Bóg objawił przy najświętszej mszy. Wierzę, iż tak jest i tak się dziś stało, i przetom się rozśmiał. A oboj lud jednego śmiercią od grzechu i niebezpieczeństwa wybawił. Nie bierzecie li prędko kogo, aby się dowiedział, wyprawcie. Posłali panowie i dana jest sprawa, iż się tak tego dnia stało. Gdy mu Pan Bóg dał już pokój zewsząd i bezpieczeństwo, rozumiał, iż miał czas jechać do Rzymu, a śluby swe u grobu świętego Piotra Panu Bogu oddać i wypełnić na dziękowanie takiego dobrodziejstwa. Zowie pany wszystkie i radę, opowie im to, każe radzić, jakoby bez szkody królestwa jechać do Rzymu mógł i uiścić się Panu Bogu i świętemu Piotrowi. Oni żadną miarą na to przyzwolić nie chcieli, prosząc, aby tego nie czynił, a korony w niebezpieczeństwo nie wdawał, aby jeden dobry uczynek pełniąc, insze się lepsze nie utraciły. Tedy król, odkładając drogę swoją, posłał prędkie posły do Rzymu do papieża Leona, radząc się go, co z tym czynić miał. Papież, widząc niebezpieczne jego z królestwa odjechanie i burzliwe do odmiany poddane, rozgrzeszył go i wypuścił z tego mocą sobie od Boga daną. A za pokutę pieniądze, które na drodze strawić miał, ubogim rozdać i klasztor zakonnikom świętego Benedykta zbudować i fundować, albo więc stary jaki skażony naprawić i okrasić, kazał. W którym by za grzechy jego ustawiczna modła na wieki była. To król z chucią uczynił. Tornejacki klasztor, starodawna od Pana Boga, cudy niektóremi osłachciony i Piotrowi Świętemu przypisany, kosztownym wielce budowaniem ozdobił i imiony nadał. I taki list do papieża Mikołaja, potomka Leona, napisał. Najwyższemu powszechnego kościoła ojcu, Mikołajowi, Edwardus, z łaski Bożej król angielski, powinną poddaność i posłuszeństwo. Chwalę Pana Boga, iż kościół swój po dobrym pasterzu wybornym potomkiem opatrzyć raczył. Przystało mi to, abych ja na opoce waszej swoje sprawy ostrzył. A jeśli są dobre, doświadczał, ku wiadomości je waszej przynosząc, a prosząc, abyście te przywileje, które mi są od przodka waszego dane, potwierdzili i onych przyczynili. Rozkazał nam był za posłuszeństwo i pokutę dla ślubu drogi mej do świętego Piotra, abych klasztor świętego Piotra zbudował i nadał na odpuszczenie grzechów moich. Tom ja uczynił. Proszę tedy, abyście przywileje tego miejsca potwierdzili i ich przyczynili. A ja też potwierdzam i przymnażam darowne i zwyczajne pieniądze, które ma święty Piotr w Anglii, i te, które są zebrane wam posyłam z innymi królewskimi dary, prosząc, abyście za mnie i za królestwo moje Panu Bogu modły swoje ofiarowali i ustawiczną pamiątkę wszystkiej Anglii przed ciałem Piotra Świętego czynili.
Potem Pan Bóg świątobliwość Jego wielkimi cudy wsławić raczył. Jednego czasu, gdy był w kościele świętego Piotra, powiedzą mu, iż sam przyszedł jeden chromy, który obiedwie nodze za sobą włóczy. Powiadając, iż był u grobu świętego Piotra, chcąc zdrowie uprosić. A Piotr święty tak mu w widzeniu rzec miał. Idź do króla Edwarda, niechaj cię swemi rękoma na swoich ramionach do kościoła niesie, a zdrów będziesz. Skoro mu to powiedziano, poszedł król do chromego prędko i porwał go na ramiona swe królewskie, jako mocny, a boży osieł. Wisiał na królu plugawy oszarpaniec, a one piersi i ramiona królewskie, sprośne nogi i ciężkie ciało ubogiego nosiły. Śmiało się z tego wiele ich i prostocie królewskiej urągali, jakoby się żebrakowi dał zwieść. Lecz on posłuszeństwa swego i pokory w prostocie wielką cześć odniósł. Bo wnet one skurczone żyły, gdy był niesion, rozchodzić się, a ropę i krew szkodliwą na szatę królewską wypuszczać i czyścić się poczęły. Już to widząc oni, co się śmiali, wołać poczęli. Już go, królu, złóż na ziemię, już uzdrowiony jest. Nie chciej się już taką krwią mazać. Lecz on za okrasę, krwie i ropy onej zmazanie sobie przyczytając, słuchać ich nie chciał, ale tam, gdzie mu kazano, niósł, aż w kościele przed ołtarzem, one ofiarę z ramion złożył i Piotrowi świętemu oddał. Wstał zdrów chromy, jako znowu narodzony, moc Bożą sławiąc, którą przez swoje święte nad nim pokazował. Czasu jednego, u ołtarza świętej Trójce, mszej słuchając, wespołek z Leofrykiem Komesem, ujrzeli obadwa, tak jako ludzkie oko widzieć mogło, Pana naszego Jezusa u ołtarza. A on, króla, ręką prawą czyniąc krzyż, błogosławi. Król pokornie głowę skłoni i chwałę da. A Leofrykus, mniemając, aby król tego, co on nie widział, chcąc królowi powiedzieć, usłyszał od niego. Daj pokój, Leofryce, widzę ja to, co ty widzisz. Kila ślepym, swoją wodą, którą twarz umywał, wzrok przywrócił. Jednego czasu z Godwinusem, onym złym człowiekiem, ojcem żony swej, siedząc za stołem, jeden się dworzanin na jedną nogę potknąwszy potoczył, ale się drugą podparł, iż nie upadł. To widząc, Godwinus rzekł: noga nogę, a brat brata podpiera. Król za tym rzecze: tak by był brat mój mnie uczynił, by był Godwinus dopuścił, bo za jego przyczyną bracia królewscy byli zginęli. Zlękł się Godwinus i począł się sprawować, iż nigdy zdrajcą królewskim nie był, ani jest. I przysięgając się na Boga, wziął sztukę chleba i rzekł: bodajbych tego chleba nie przełknął, a im był udawion. I tak się stało. Chcąc przełknąć, został chleb w gardle jego i udawiony skonał. Na objawienie zdrady jego i pomsty Bożej. Król to widząc, stojącym rzekł: wywleczcie psa tego. Wiedział król o jego złych i zdradliwych Rzeczypospolitej sprawach, lecz milczał jako mądry i taił, aż czas pomsty Bożej nad nim przyszedł. Król ten święty nigdy się nie wymówił, gdy kto u niego w imię świętego Jana Ewangelisty jałmużny prosił. Czasu jednego, nie mając przy sobie podskarbiego, jednemu ubogiemu w to imię pilnie, a z uprzykrzeniem proszącemu, gdy nie miał co innego dać, pierścień z ręki zjąwszy dał. Potem się trafiło, iż dwa Anglikowie do grobu się Bożego do Jeruzalem wezbrali. Gdy byli w dalekiej drodze, dnia jednego drogę stracili. I po lasach, i po polach błądzące noc zaszła. A nie wiedząc, co czynić, gdy się Panu Bogu polecali, ujrzeli jednego starego człowieka, który je do miasta doprowadził i w gospodzie hojnie uczcił. Nazajutrz, gdy wychodzili z miasta, rzekł im on starzec: bracia mili,
Wiedzcie o tym, iż się zdrowo do domu wrócić macie. Bóg wam pomoże. I ja dla króla waszego pieczą o was mieć będę, bo ja jest Chrystusów apostoł, Jan, króla waszego przeczystość jego miłośnik, któremu ten pierścień, który mi w osobie pielgrzymowej dał, wróćcie i oddajcie, powiadając mu bliską śmierć jego. A ja go po 6 miesiącach nawiedzę, aby ze mną baranka naśladował, gdziekolwiek pójdzie. Z tym zniknął, oddawszy im on pierścień. A oni, wróciwszy się, wszystko zupełnie i porządnie królowi powiedzieli. Prędko potem król zachorzał i już na pościeli śmiertelnej wiele złego angielskiemu królestwu prorokował, czego słuchał Stygandus, któryś miał pomazać łoże ojca swego Roberta, gdy na jego biskupstwie kantuaryjskim za jego żywota siedział, który potem wyklęty od papieża, jako Judasz przepukł się i skonał nagle, gdy wypadły trzewa jego. Ten, mówię, śmiał się, gdy było trzeba płakać. Bo w tym proroctwie na więcej król na złe kapłany narzekał, prze których łakomstwo Pan Bóg miał nieodproszoną plagą Anglią pokarać. Gdy miał skonać, kazał pierwej na rynku swoją śmierć obwołać, aby prędkie za duszę jego modlitwy były. I pożegnał prawy król i sługa Chrystusów, pełny dni i dobrych uczynków, roku pańskiego 1030. Królował 23 lata. Cudy wielkimi grób jego sławny jest. Od Aleksandra III papieża kanonizowany jest ten święty król, roku pańskiego 1063. Obrok duchowny. Czynił zaprawdę ten dziwy, jako święte pismo mówi, ten bogaty za żywota swego. Acz ono wielkie chrome leczyć i ślepe oświecać, ale to większe w wysokim majestacie zwierzchnie królować, a niską pokorę na sercu zachować. Bogactwa mieć, a je mi gardzić, w rozkoszach opływać, a je mi się nie mazać. Młodym być, a starych umartwienie na ciele nosić. Żonę mieć, a jej się nie dotykać. To są prawe i wielkie cuda, które mi się święty żywot chrześcijański przed Bogiem i przed ludźmi wsławić może. Jako też z drugiej strony w ubóstwie hardość, w żebraninie myśl łakoma, w niedostatku hojne używanie, w starości chuć wszeteczna, brzydka bardzo jest rzecz przed Bogiem i przed ludźmi. Po drugie, obacz jeszcze z tego żywota, jako święci starzy królowie chrześcijańscy, papieżowi, jako najwyższemu pasterzowi dusz swoich i Chrystusowemu na ziemi namiestnikowi posłuszeństwo oddawali. Tym znając, iż słudzy są Chrystusowi i od Niego królestwo wzięli i wedle Jego wolej królować i poddane sprawować chcą, ku obronie prawosławnej wiary i czci Chrystusowej i ku zgodzie chrześcijańskiej, a po hańbieniu pogaństwa. Doznana rzecz jest przez te 1500 lat, iż żadne królestwo chrześcijańskie nie upadło, które się od posłuszeństwa papieskiego nie oddaliło. I teraz, które trwają, tym trwają. Bo Chrystus obroną ich mocną jest, gdy się na skalę jego Piotra budując, za owce się jego być znają, a rozkazania jego około jedności i posłuszeństwa nie przestępują. O Kościele Bożym rzeczono w proroctwie: Królestwo i naród, który tobie służyć nie będzie, zaginie, i lud ten pustynia zwojuje. To znać na wschodnych syryjskich, arabskich, ormiańskich, greckich i innych królestwach popustoszałych i już w pogaństwo obróconych. I ty nędzna Anglia, któraś tak święte króle, papieżom i w nich Chrystusowi posłuszne miała, odstąpiwszy od pasterza twego, potraciłaś króle twoje i wpadłaś w ręce niewiasty, która tobie rozkazując, od Chrystusa cię odwiodła i wszystkich tobie kacerstw dopuszcza. Upadku swego, jeśli się nie nawrócisz do Boga ojców twoich, czekaj.